Tak, zanim ktokolwiek powie, że ja za bardzo się nie rozgaduję na temat moich wspomnień za dzieciaka, jeżeli chodzi o poziomy, to muszę przyznać, że nie mam zbytnio ciekawego nic do powiedzenia, zważywszy na to, że większość moich wspomnień, jeżeli chodzi o Let's Play sprzed, powiedzmy, ilu to jest teraz? Sprzed 6 lat. Tak, to nie mam za bardzo nic ciekawego w tej kwestii do powiedzenia, zważywszy na to, że w każdym poziomie robiłem game over. Dosłownie w każdym. I to samo mogę powiedzieć, że kiedy byłem mały, to w większości poziomów robiłem game overy. Co za tym idzie, no wspomnienia mam po prostu takie, że większość poziomów po prostu płakałem. Do takiego stopnia, że musieli mi niektórzy koledzy pomagać przechodzić tę grę, bo sam nie dawałem rady, po prostu. W nadzwyczajnym świecie nie dawałem rady. Teraz, jak widzicie, nie jest to dla mnie żadne wyzwanie. Ale jak byłem małym, jak byłem dzieckiem, no to zdarzyło się, że uroniłem łezkę. A nawet dwie, a nawet trzy. Co tu mamy? O, gobosik. Opłacało się tutaj spaść. Czyli jeszcze 4 gobosy i będziemy mieli 100% kolejnego poziomu. To w ogóle fajnie jest zrobione, że mamy drzwi na dole i na górze i jak się pójdzie na dół, to tak na dobrą sprawę idziesz w ślepą uliczkę, a u góry masz jakby właściwą część poziomu. To jest bardzo fajna sprawa. Uważam, że to w bardzo fajny sposób rozwiązali i jak najbardziej jestem zadowolony z tego powodu. Okej, co tutaj mamy? Tu mamy w zasadzie diabełka oraz dwie tajemnicze skrzynki. Co one nam dają? Gobos? I co tu będzie? Klejnoty? No, klejnot kolorowy. Niebieski dokładnie. Czy jeszcze żółty i purpurowy albo fioletowy. Whatever. No, jak widzicie, te pierwsze plansze nie są jakoś długie, no bo możemy to wywnioskować chociażby po tym, co widzimy tutaj na załączonym obrazku, że jednak te plansze są krótkie bardzo i zdymałem. Muszę zginąć. Bo nie to chciałem zrobić. Za szybko poleciałem do przodu. Pierwsze plansze są, mówię, bardzo krótkie. Ogólnie plansze w tej gierce nie są może jakoś za bardzo długawe. Po prostu będą troszeczkę dłuższe, ale na pewno nie będą jakoś makabrycznie dłuższe. Więcej chyba czasu się spędzi na tych, na, jak to się mówi, rundach bonusowych, kiedy będziecie chcieli do pikselki dosłownie, co do pikselki, być perfekcyjni, żeby zdobyć gobosa. Lub po prostu możliwość go odblokowania w danej sekwencji. Tak więc tak, poza tym to myślę, że nic więcej nie będzie tutaj dolegać. Dobra, zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. Aha, dobra, wiem, na czym to polega. Okej, dobra, wiem, na czym to polega. Po prostu będziemy musieli tak będziemy musieli coś takiego robić. Po prostu tak na krawędzi stawać, żeby krok swoimi łapami... Będziemy musieli po prostu tak na krawędzi stawać, żeby krok swoimi łapami się właśnie coś takiego zrobił, czyli po prostu... No, żeby stał swoimi stopami na drugiej tej skrzynce. Na następnej, w sensie. Bo w którejś z tych skrzynek będzie gobos. Prawdopodobnie w ostatniej. Bo to jest bardzo prawdopodobne, że będzie w ostatniej. O, tutaj widzicie, prawie bym zdymał. No i zdymałem. Proszę bardzo. No i proszę bardzo. Mamy ostatniego gobosa. To nie było... Powiem tak, to zadanie nie należało do najłatwiejszych. To mogę wam już od razu tutaj z miejsca powiedzieć. To nie było najłatwiejsze zadanie. Za dzieciaka ja tutaj tyle razy klnąłem. A w ogóle na moim Let's Play z 2015, jak próbowałem to zrobić, to też... Oj, nawet nie chcicie wiedzieć, jakie słowa wtedy latały. To było naprawdę przegięcie pały. Cave Fear. Okej. 1-5 poziom. Jeszcze nam zostały chyba 3 poziomy do końca tego świata, tej wyspy. I myślę, że tak sesje będą co wyspę.
tak chyba komfortowo będzie, że po prostu jedna wyspa, jedna sesja. Druga wyspa, druga sesja. I teraz zrobię pauzę i zaraz do was wrócę. No siema wariacie, jeden z drugim. Gramy dalej. Gramy i się nie poddajemy. Bo idzie bardzo dobrze w tej sesyjce. Sam jestem w ogóle dumny z niej. Dobra, żeby udowodnić, że jestem dumny, proszę bardzo. Patrzcie, jak ja się cieszę, że nagrywam kroka. A tak na serio to po prostu... No cóż. Dobra, co tutaj się dzieje? Aha, platforma tam leci. Okej. Czyli trzeba to na czas zrobić. Dobra, tak, jest tutaj. I skaczemy, dokładnie tak. Tam jest gobosik. Jak najbardziej. A tam mamy klejnocik. No, oczywiście, że tak. Dziękuję, cześć, na razie, pa pa. Trzymajcie się ciepło. Oczywiście nie muszę chyba mówić, że te diabełki również mi uprzykrzały życie, jak byłem mały. Były po prostu bardzo wkurzające i bardzo ich nie lubiłem, dlatego myślę, że nie będę się po 10 tysięcy razy powtarzał, że co mnie w tych poziomach denerwowało, bo jak widzicie, za dzieciaka ja bardzo dużo płakałem. Płakałem bardzo dużo, dlatego że po prostu te diabełki no nie dawały mi żyć. W ogóle podoba mi się również tutaj ta sekwencja, że była dosyć taka krótka i w zasadzie niewiele tutaj zrobiliśmy tak na dobrą sprawę, ponieważ więcej rzeczy mamy właśnie w tej sekwencji, a najwięcej będzie już w następnej, czyli ostatniej. Bo jak widzicie, ten poziom dzieli się praktycznie na cztery sekwencje. Przepraszam, nie sekwencje, a sekcje. Żeby nie pomylić ze sekcjami zwłok, bo nie, to nie są sekcje zwłok. I proszę bardzo, tam sobie ogień spadł w dół, a my tutaj jesteśmy. I unicestwiliśmy tamtego, że tak powiem, małego pierdaska. Jestem, mówię, ciekaw, czy one mają jakąś swoją nazwę. Oj, uwaga na dżdżownicę, bo dżdżownica lubi gryźć. Tak, i niepotrzebnie w ogóle tak się odbijam, bo i tak nic z tego nie jest. Nic z tego i tak nie będzie. Ale możemy już przekroczyć te drzwi i iść dalej w takim razie. Dobra, brakuje nam jednego diamencika, którego mamy tutaj. Diamencika, klejnota. Kurde, raz będę mówił tak, raz będę mówił tak. Bo po prostu nie wytrzymię. Widzę, że mamy bardzo łatwe zadanie, bo musimy teraz dostać się po kluczyk, który odblokuje nam tą skrzynkę, w której jest uwięziony gobos. Tą klatkę. Logiczne. W ogóle to jest dziwne trochę, bo gra wymaga od ciebie, jakbyś musiał mieć złoty klucz, żółty klucz. A mamy srebrny klucz, który tak na dobrą sprawę by w rzeczywistości tutaj nie pasował. Nie żebym się chciał tutaj czepiać. I w ogóle bardzo nie lubię właśnie czegoś takiego w kroku, co było przed chwilą pokazane, że dosłownie kiedy chcę otworzyć tą klatkę, to raptem krok jakby stoi w powietrzu i dzieje się, co się dzieje, nie? Dobra, co tutaj musimy zrobić? Aha, okej, kumam, co musimy zrobić. Pyk. Aha. No to się popisałem teraz. Ja pierdzielę, przecież ja teraz klucza nie zdobędę. Ja pierdzielę. Ale coś czułem, że ja takiego babola odwalę, nie? A nie, zrobiłem to. O kurde. O kurde. Ty, udało się. Ale nie zmienia to faktu, że i tak babola odwaliłem. Nieziemskiego. To teraz fart mnie po prostu uratował. Wiecie, tutaj dosłownie ten
powinien pasować cytat: głupi to ma szczęście, nie? Nie mówię, że ja jestem głupi czy coś, ale po prostu w tym wypadku to było głupie zachowanie i mogę tutaj śmiało to podkreślić jako, że głupi to ma szczęście. I co jest? Czemu krok nie chce doskoczyć do tej następnej skrzynki? God damn it. No. Skacz, kurde. A nie, co ty odwalasz? Może to jeszcze dwie skrzynki do zniszczenia, krok. W ogóle fajne jest to, że on ma taki fajny zombek tutaj wystający. Podoba mi się to. Fajna sprawa. Wiadomo, oczywiście lepiej byłoby grać w tę gierkę na oryginalnym nośniku, no ale nie narzekam. Jakby lubię bardzo grać sobie na emulatorku, aczkolwiek nie ukrywam, kiedyś chciałbym zdobyć kroka 1 na PS1 i kroka 2 na PS2, by sobie kiedyś odpalić na szaraczku, na oryginalnym nośniku, żeby sobie zagrać, żeby wczuć się w klimat. Szkoda w ogóle, że ta gierka nie jest dostępna na PS-ie trójce, w sensie jako klasyki PlayStation 1, bo uważam, że ona tam zasługuje na swoje miejsce. Darkness Descends. Okej. Okay. Przedostatni poziom przed bossem i jeszcze jednym chyba poziomem dodatkowym, bo tam chyba będziemy mieli jeszcze jeden poziom. Okej. Okay. I zaczynamy poziom w nocy. Haha. Dobra, mamy tutaj gobosika. Gobosiczka. I teraz warto byłoby z powrotem wrócić, bo tam skrzynka była. Nie żebym chciał się czepiać czy coś. A, mogę tak zrobić. Sorry, nawet nie ogarnąłem, że będę miał możliwość, wiecie, tak łatwego wejścia na wspinaczkę. Na te siatki. I teraz tak, uwaga, odpalają się podwójne standardy pomidora w tym momencie. Tak, wszyscy wiedzą, że ja nie lubię bardzo, kiedy postać wolno się porusza po takich siatkach. Ale powiem wam szczerze, w kroku mi to aż tak nie przeszkadza jak w Crashu. Wiecie dlaczego? Bo krok nie jest trochę taką gierką, którą robi się trochę na szybkość. Bo z Crashem sprawa wygląda tak, że jednak Crasha się dosyć szybko przechodzi. Nie ukrywajmy tego. Nawet jeżeli gra jest długa, to jednak przechodzi się go dosyć szybko. Z krokiem sprawa wygląda tak, że po prostu jego trzeba grać na spokojnie. Tak po prostu sobie tak ograć, bez żadnego pośpiechu. Z Crashem niestety jest problem taki, że to jest dosyć szybka platformówka. Może nie coś takiego jak Sonic, ale po prostu jest szybką platformówką. Co za tym idzie, w Crashu jest to bardzo irytujące, bo w kroku to, powiem wam szczerze, aż tak mi to nie przeszkadza. Może nawet być to powolne łażenie po tych siatkach ważne, żeby nie było to spierdzielone na maksa. Dobra, i teraz tak, tutaj chyba coś było na dole, o ile dobrze pamiętam. Mogę się oczywiście mylić. Tam na dole był chyba jakiś secret. Nie, to nie było tutaj. To było w świecie zimowym. Ta, już pamiętam, to było w świecie zimowym. Kurde, a byłem pewien, że to tutaj będzie. Dobra, w ogóle jaki jest nasz stan? 2 gobosy, 16 żyć, 4 kolorowe klejnoty. Ogólnie, co jeszcze chciałem powiedzieć, to to, że jak wracamy do poziomów, to licznik gobosów nam się za każdym razem restartuje. To nie jest tak jak przykładowo w Dalmatyńczykach, gdzie już uratowałeś, powiedzmy, jakąś tam jakieś grono piesków. I wracając do poziomu, masz jakby te niby, wiecie, te niby klatki, te kartony, w których one są umieszczone. Tylko z tą różnicą, że kiedy niszczysz taki drugi raz karton, to po prostu tam się żyćko pojawia. W sensie tam mięsko i inne tego typu tegesy. No w przypadku kroka to niestety tak nie działa. Po prostu restartujesz poziom, to wracasz i od nowa sobie zdobywasz tego bossy. Ale to zdobywanie na nowo gobosów, mimo że już masz wszystkie zebrane, to raczej nie wpływa jakby na stan twojej gry, z tego co pamiętam. Mówię, mogę się mylić w tej kwestii, ale wydaje mi się, że nie wpływa to na stan. Że on, raptem musisz od nowa wszystko zbierać. Po prostu sobie możesz powtórzyć i utrwalić sobie mniej więcej lokalizację wszystkich gobosów. Dobra, nice.
I nic tutaj więcej nie mamy, tylko gong mamy, ale my sobie z gonga nie skorzystamy tutaj, chyba. No, bo tutaj mamy gong. Aha, dobra, wiem co się święci. Tak, moi drodzy, jak myślicie, gdzie jest ostatni w ogóle gobos? Gdzie on może być? Za tymi grzybami? Nie, no nie widzę. Za gongiem? No tym bardziej nie widzę. Gdzie on może być? Dobra, wkręcałem was. Pod wodą jest. W ogóle... Fajna sprawa w ogóle, że mamy tutaj poziom podwodny, chociaż... Jak wszyscy wiemy, poziomy podwodne w grach wideo ogólnie trochę są pałęcje, chociaż... Tutaj mogę pochwalić co jedynie Crasha trójkę za poziomy podwodne, bo... No, na pewno są one lepsze niż w Crashu The Wrath of Cortex, gdzie w The Wrath of Cortex to dosłownie poziomy podwodne to są spierdzielone na amen. Raz, że są kurewsko długie, a dwa, że po prostu są według mnie osobiście takie średnio ciekawe. To tutaj po prostu i w Crashu trójce czuć troszeczkę taki komfort robienia tych poziomów, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. Aha, i nie mamy tutaj żadnych przeszkód, to po prostu jest podwodna sekcja. Dobrze, to poczekaj gobosiku, poczekaj. Ja tu pozbieram diamenciki, bo... Klejnociki, Jezus Maria, ale ja się będę tutaj powtarzał. Nie wiem, no kurczę, dla mnie to jest w sumie... Liczę to jako diament i klejnot w jednym w sumie. Taki, raz będę mówił na to tak, raz będę mówił na to tak, bo po prostu ciężko jest mi tutaj... Ciężko mi jest tutaj powiedzieć jedną taką wersję, wiecie, taką jedyną, prawdziwą, nie? Ale będę starał się na to więcej mówić klejnoty, bo tak jakoś już się przyjęło od Spyro. Ale w ogóle fajna muzyka nam tutaj towarzyszy, swoją drogą. Dobra, i to by było na tyle z tej sekwencji, możemy wrócić. No, ale wyskoczył, kurde, z tej wody. No i co, mamy 17 żyć, 51 klejnotów oraz 6 gobosów uratowanych. Więc czas na finałowego bossa pierwszej wyspy, Fight Night with Flibby. Czyli będziemy walczyli sobie z Flibbim. Kto to w ogóle jest Flibby? Zaraz się przekonamy.